No jak widać, się dogadaliśmy. Dobrze, moi drodzy, mamy 9:55. Pracujemy w pocie czoła, żeby się wyrobić na 10:30. I tak właśnie powstaje portal do innego wymiaru. Tu dodatkowo mamy jeszcze całe oprzyrządowanie, w którym dziewczyny będą uruchamiać ten portal. Przyjechałam na plan mojego teledysku do nowej, najnowszej piosenki Nie wciągaj mnie. Przy takich dużych produkcjach to tak jest, że trzeba pracować z ludźmi, których się lubi, których się zna. Na przykład Mariusz Kozak. Ja jestem Mariusz Kozak. Dzień dobry. Czy on musi mi walizkę ciągnąć? Nie musi. Czy Ewa nie wygląda wspaniale jak... Czerwony, to jest w ogóle dla mnie taka nowość. Chyba nigdy w życiu nie miałam czerwonego. Cześć, z tej strony Ewa. Bardzo dzisiaj jesteśmy na planie teledysku do piosenki Majki Jeżowskiej Nie wciągaj mnie. Jest bardzo kolorowo, będzie się działo. Czerwień będzie dzisiaj królowała. Oglądajcie. Rozwaliłaś coś na planie? Jeszcze nic nie rozwaliłam. Na razie. A też będę czerwona. Yes. To jest Sylwia. To jest moja osobista fryzjerka osiedlowa. No i też mogła mi odmówić? No nie mogła. Powie Sylwia, no musi ktoś włosy robić na planie. A przy okazji wystąpisz w teledysku. Ja! Dzień dobry, jest moja ulubiona aktorka. Ja! No jest zabawa, ale trochę pracy. Jesteśmy na planie teledysku Majki Jeżowskiej. Bardzo się cieszę, w mojej 30-40 prawie letniej karierze aktorskiej jeszcze nie brałam w czymś takim udziału. I stres, ale bardzo miło. Właśnie. Na przy okazji to jest taka właśnie trochę ciocia mojej synowej Zosi. Tak. I przy okazji to jest. Ja jestem sexy babcia, ale to jest bardziej sexy babcia. Starsza starzem. W związku z czym bardziej sexy. To jest mój menadżer, który mnie opiernicza, że się spóźniam. Widzę, że menago zajmuje się bardzo dobrze. RODO, wszystkie umowy muszą być podpisane. Niebieska, szersza żółta. Ubrania wywołują emocje. Rozmawiamy o poważnych rzeczach tutaj, gdyż jak jest dużo kobiet, to zwykle jest ciężko dobrać, żeby każda była zadowolona. Na tym planie jest wspaniale, bo to są ekstra babki. Natomiast jak się trafią inne kobiety, czasami jest trudno, nawet gwiazdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Przecież ty byłaś u mnie w domu. A byłam. Dzień dobry, pani Magno. Ty jesteś Kasia od Ogień i Dym. Bardzo się cieszę. Wiem, że będziesz musiała coś lutować. Fajna, energetyczna robota, także zaczynamy. Będzie lutownica i jakieś tam dymy i ognie. Proszę Państwa, jesteśmy teraz w garderobie. To jest bardzo ważne miejsce na planie tego teledysku i mamy tutaj mnóstwo czerwonych kreacji. Jedna z tych kreacji to jest kreacja Majki. Zobaczycie. Kusiciela. Cześć, ja się nazywam Ola Petrus, jestem stand-uperką, dziennikarką i aktywistką, a dzisiaj znajdujemy się na planie nowego klipu Majki Jeżowskiej. Ja się strasznie w ogóle jaram, bo jakby no to jest legenda, to jest kurczę ikona polskiej muzyki i nagrywamy klip o bardzo ważnej tematyce, ponieważ będziemy rozmawiać o kobietach, o prawach kobiet, o różnorodności kobiet, o tym, że każda z nas jest inna, ale każda z nas jest piękna równie i o walce o nasze porządne, codzienne prawa, więc naprawdę będzie fajny projekt, myślę, wydaje, że przebije się bardzo mocno i to jest coś, czego teraz naprawdę nam kobietom bardzo potrzeba, żeby tak się połączyć, pokazać wspólną naszą siłę i wyjść naprzeciw wszystkim przeciwnościom losu. Bo ja robię do swojego vloga, po prostu gadam do kamery, witam gości, a potem się okaże, że wszyscy są gotowi. A ja nie mam make-upu i nie mam włosów. Ja czekam. Muszę być glamour, ale spoko. Ale to super laski tutaj same i wszystkie w czerwonym normalnie. Prawda jest taka, że po raz pierwszy kręcimy teledysk, można powiedzieć taki antywojenny trochę, nie? Bo będzie armia kobiet czerwonych, jak widzieliście, pięknych, seksownych, uśmiechniętych pań, które zmieniają świat.
a po drugiej stronie jest świat mężczyzn. Okrutnych, bezwzględnych, troszkę upokarzających kobiety. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jest obsuwy trochę, nie? Ale my czekamy na nich. A, no dobrze. Także my jesteśmy gotowi, tak to wygląda. Okej. Super. A tam to jest mój kącik BMW. Pożyczyłam stary samochód, kabriolet czerwony BMW od Andrzeja Piasecznego. Już mi drugi raz pożyczył, bo pierwszy raz tym samochodem jechał mój syn z Zosią do ślubu rok temu. Więc ja teraz znikam, kochani. Idę się robić na bóstwo z lat 80. No. Mamy ale co prawda pani na czerwone włosy, nie żartuję. Poświęciłabym się, że to wielkie czerwone serce. Tak, dokładnie. Moje życie jest spełnione, Majka Jerzyska dotknęła moich piersi. Pani Virginia od DJ Wika. Miałam wielką przyjemność. Ja jestem zaszczycona. Agnieszka, chodź, ja. Ty też, chodź, ty też się pokaż. To jest niesamowite, że na planie teledysku, nie wciągaj mnie, pojawiły się fantastyczne kobiety, bardzo różne. W każdym wieku człowiek jest kobietą jeszcze, prawda? No bądź co bądź, ja jestem kobieta 80+. Prawda? Tak, 80+, trzymam tą półkę. No myślę sobie, to taka przyjemna sytuacja, więc. Bo kobiety są sercem naszego życia. Są oazą miłości, radości. Bez kobiety trudny byłby świat, tak jak bez miłości, prawda? Mamy wyjątkowe, ekskluzywną nianię na planie teledysku. Tak. Julitę Janicką, osobistą menadżerkę Andrzeja Piasecznego. Ale oraz to jest osobistą nianię Różyczki. Ale to jest ten w ogóle klip, to jest przedsięwzięcie rodzinne. Tu są wszyscy zaangażowani, których znam. Z osiedla są zaangażowani, nie? No, fryzjerzy. Fryzjerzy, sąsiedzi, przyjaciółki. Wszyscy. Bo inaczej się nie da w tych trudnych czasach. Proszę bardzo, reżyser. Proszę bardzo, tłumacz. Tak. Proszę tłumaczyć. Znajdujemy się w filmie akcji z lat 80. I super kobiety tworzą portal, żeby przenieść się w męski szary świat i go rozsadzić od środka. Teraz tak, tu jest kamera, kamera idzie z dołu, w górę, uwaga, akcja. Nie, te wspaniałe kobiety, wszystkie w czerwieni, aktorki, influencerki, DJ-ki, literatki, aktywistki, bizneswoman, prawniczki, są tutaj po to, żeby pokazać, jak różne jesteśmy, ale jeśli jesteśmy szczęśliwe, możemy być silne, możemy zmieniać świat co dnia. Walczymy o swoje prawa, ale nie chcemy walczyć. Chcemy być szczęśliwe, uśmiechnięte, mieć prawo wyboru. Co jeszcze, Sylwia? Sylwia Hucznik. Oczywiście chcemy, żeby ten świat wreszcie był światem bez wojny. Nagrywając ten teledysk, nasze cały czas wszystkie myśli kierowane są w stronę Ukrainy. Oczywiście, stąd te wstążki i gest solidarności z naszej strony. Wspieramy wszystkich, którzy dzisiaj walczą o swój dom, ale generalnie cała idea tego klipu jest taka, żeby być codziennie, każdego dnia ponad podziałami. Siła kobiet jest tu bardzo mocno obecna, błyskawica, tęczowość, ale dzisiaj to jest najważniejsza kolorystyka. Jesteśmy z naszymi sąsiadami bardzo mocno. Nie wciągaj mnie! Jest cudownie. Jest. Jestem strasznie dumny. Marek Tarnowski, Harlejowiec. Co widać? Oj, przyjechałem, nie mogę się powstrzymać, bo jest ciepło. Jestem Magda Divine, jestem właśnie tutaj na klipie Majki Jerzowskiej, mojej ulubienicy ukochanej, którą kocham od dzieciństwa i cieszę się, że mogę wziąć udział w takiej inicjatywie. Sorry, trzeba pampersa zmienić mojej wnuczce, Różyczka, była bardzo dzielna, ma dopiero 7 tygodni, a już występuje w teledysku babci, ale dlatego, że już jest mega ostrą laską, ponieważ jest duża, silna, zdrowa, tak jak i piękna mamusia. Także są trzy pokolenia jeżowskich na planie teledysku. Nie wciągaj
Nie. Mnie. Okay, i zagrywamy te ostatnie ujęcia. Dobra. I jeszcze, jak się wszystkie dziewczyny ustawiają, to wtedy pani Majka Jeżowska z walizką, w której jest moc miłości zaklęta w sercu, przechodzi przez te dziewczyny, przedziera się i dochodzi do Sylwii Kłótnik, której ujęcie już mamy. Bardzo, bardzo clever. Bardzo clever. My jesteśmy tutaj bardziej happy, czy bardziej takie... Czy po prostu jak na jest jak u nas. Jak Beata Kozidrak, nie mam. Ale ci się... Ona była ostra właśnie chyba. Ona nie? Była ostra. No, a nie happy. To jest Gabrysia, to jest Klaudia. Są moje fanki, ale nie tylko moje fanki, fanki muzyki po prostu, nie? Można dokładnie. Tak powiedzieć. Dokładnie. Nawet 80sowej można powiedzieć też. No też. I dlatego uważałam, że powinny być na planie teledysku. I strasznie wziąć nam miło, że jesteśmy zapraszane. Asia ma takie dłonie, nie tylko zresztą dłonie, jak widać, ale ma takie dłonie, że się zapalają w tych dłoniach różne rzeczy ciekawe. Potrafi puszczać dymy i ognie. Majka, chcesz się podpalić? Ja jestem podpalona od wczoraj teledyskiem. Ale my cię tutaj dzisiaj podjaramy, tak wiesz, fajer? Że będzie fajer. Tak, taki prawdziwy fajer na dłoni. Nie wciągaj mnie! Putin będzie się smażyć. Tak wygląda plan. Ciężka robota. To są dowody! Dowody na to, że nie obijamy się, tylko cały czas pracujemy. Pierwszą część dzisiejszych nagrań mamy już za sobą. Zostało nam tylko nagrywanie wokalu Majki, która będzie jechać samochodem na tle tych efektownych... Może nie tak efektownych w tej chwili, ale będą efektowne później ekranów LED-owych. Nogi są pomalowane, bo jest zima. A ja nie byłam na żadnych wakacjach od września, więc sorry, nie jestem opalona. Menadżer przydaje się na planie chociażby po to... Rzadko. Daję ogrzaną już przez siebie puchóweczkę, ponieważ zmarzłam jadąc bardzo szybko samochodem. I dziękuję ci, Andrzejku, za ten samochodzik. Bardzo ci dziękuję. Andrzejku, piaseczku. Pierwszy raz widzę, że tej pani jest zimno. Bo jestem gorąca kobieta. Ta pani nawet zimą używa klimatyzacji w samochodzie. To prawda. Ja podkręcam na 22. I w tym momencie jest rączka. Co ty mi tutaj grzejesz? A ja mówię, ale chwilę, to jest moja strefa. Drodzy Państwo, dzisiejszego dnia zdjęcia uważam za zakończone! To był tylko dzień pierwszy, bo przed nami jeszcze dzień. Wspaniała przygoda drugiego dnia. Będziemy nagrywać w pięknych wnętrzach CSK Lublin i druga część tego teledysku, nie mniej klimatyczna niż pierwsza. Ja się nie mogę doczekać. Mariusz Przemek, hej. Panie, przodem. Co to znaczy, że wszędzie jest do przodu, do przodu, do przodu? No. To jest aktor Marcin Schroeder. Tak naprawdę mój sąsiad, który zgodził się wystąpić w teledysku Nie wciągaj mnie, ale ma już za sobą znakomitą rolę w serialu Ślepnąc od świateł, a ja potrzebowałam takiego typa spod ciemnej gwiazdy. Ale nie, Marcin jest kochany. Może zagrać nawet Amanta w filmie pornograficznym. Ale dzisiaj będzie. Nie, ja gram w porno, ale to jestem tym, co wychodzi do domu. Znaczy, wychodzi do pracy. A, dobrze. Rozgrzewka bardzo groźnego żołnierza służb chemicznej. Ja, jeśli chodzi o jakieś układy tanesze, też mam doświadczenie. Tak, tak. To zaraz. 8 lat w regresie, także spokojnie. Ba! A ty, Majka, nie wiem, czy ty jesteś bezpieczna, wiesz?
Powiem ci szczerze, że dwa razy bym się zastanowił na twoje miejsce, żeby tutaj być. No ale ja w końcu wygram z wami, nie? Będą wybuchy złości od tego człowieka tutaj, wybuchy radości ze strony ekipy, że już nie musimy dalej z nim pracować, bo jest strasznie wybuchowy. I to będą wszystkie wybuchy na ten wieczór. Ostatnie ujęcie dnia. Ale się was boję! A jak masz na imię krasnoludku? Łukaszek. Super, super ekipa. Bardzo szybko i sprawnie poszło. Piękne ujęcia. Brawo Mateusz. Brawo światło. Brawo my. Brawo, nie my. Wciągaj mnie. O. Brawo! Dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wasza MJ.